Zaczynamy program Dzień z Republiką. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam również moich pierwszych gości. Pan Sławomir Sokołowski, pomysłodawca koncertu Wolność kocham i rozumiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. A także w połączeniu na Skype'ie Dariusz Malejonek, kompozytor, wokalista, artysta, który wystąpi podczas tego koncertu. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam bardzo gorąco. Panowie, koncert ma wyjątkową nazwę. Ja zacznę od pomysłodawcy. Wolność kocham i rozumiem. To jest cytat bardzo ważnej piosenki, jeśli chodzi też o nasze polskie społeczeństwo. Tak, dlatego starałem... 6 lat temu, jak z Jankiem Kowalskim, ówczesnym dyrektorem Biura Niepodległej, omawiałem go do realizacji tego pomysłu. Kierowałem się takim przypomnieniem swojej młodości, ponieważ ja na pierwszym roku studiów, będąc w Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, obserwowałem z bliska, naocznym świadkiem tamtej historii jestem, kiedy wszyscy należeliśmy do NZS-u, czyli Niezależnego Zrzeszenia Studentów. I cała atmosfera była wolnościowa, taka rodzenia się demokracji, rodzenia się tego wszystkiego na naszych oczach. Mnóstwo dyskusji, życie społeczne wtedy było po prostu niesamowite. I pamiętam właśnie taką sytuację, że było mnóstwo różnych frakcji. Narodowe Odrodzenie Polski, KPN, była Lewica, PPS Lewica. No, mnóstwo tych środowisk niepodległościowych. Wszyscy chcieli po prostu wolności. Wszyscy chcieli wtedy budować ten kraj, tak, który był w trudnym też momencie, prawda? Czasy tak, nie były łatwe, najdelikatniej mówiąc. Tak, ale wtedy się było młodym, w związku z tym na te rzeczy, które sobie, te warunki na strajku, już różne fajne bardziej rzeczy. Bardziej serce, a nie rozum, prawda? Dokładnie. I ryzyko. I w ogóle sobie nawet nie zdawałem sprawy, należąc do nielegalnego przecież NZS-u, czy idąc na spotkanie z Leszkiem Millerem, sekretarzem Komitetu Centralnego, który zaprosił studentów NZS-u oraz ZSP i ZSMP do stołówki Komitetu Centralnego w obecnie budynku Giełdy Papierów Wartościowych, ówczesnej siedziby PZPR-u, i na dyskusję, tak? I różnie się to mogło skończyć. Znając historię trochę lepiej już teraz, to bym, nie wiem, czy byłbym taki odważny i szedł i zabierał głos na takim spotkaniu. Ale właśnie tamten moment był taki, że wreszcie mamy namiastkę przynajmniej wyborów do Sejmu, ale w 100% wolnych wyborów do Senatu. I ta radość, jaką było zwycięstwo, odrzucenie listy krajowej, to wszystko, ta atmosfera była naprawdę niesamowita. Gazeta Wyborcza, która wtedy była jeszcze na następnym etapie, nie była organem tylko wszystkich, całej Solidarności, całego obozu wolnych ludzi. W tym momencie chętnie studenci chodzili, sprzedawali, rozdawali ją. Była to inna Gazeta Wyborcza. Tak, oczywiście. Od tej, którą dzisiaj znamy. NSZZ Solidarności. I też pragnę przypomnieć, że to było w ogóle... nie było takiej zajadłości. To była pełna wspólnota Polaków. Ja się czułem wtedy w ogóle nie widziało się tych podziałów, tak? I tu postawmy na razie przecinek. Zapytałam artystę, który wystąpi na tym koncercie, a ten koncert już niedługo, o tym powiemy, te dane techniczne już za chwilę naszym widzom wszystkie zdradzimy. Ale jeszcze wrócę do tego utworu. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Utwór, który powstał w latach 90. Ten utwór dzisiaj też jest dla nas ważny, powinien być ważny właściwie. Jak pan rozumie te słowa, Dariusz Malejonek? Dla mnie te słowa są ciągle ważne. I myślę, że tak jak mówił Jan Paweł II, że wolność to nie jest coś danego, ale zadanego. Bo o tą wolność zawsze trzeba walczyć. Od pierwszego dnia, bo nie jest to tak, że ta wolność będzie nam na zawsze dana jako prezent, tylko inne pokolenia naszej ojczyzny, to możemy naprawdę
domyślać się nie zawsze będzie tak pięknie, jak teraz jest. Więc musimy być zawsze przygotowani na to, że tej wolności trzeba bronić. I to myślę nawet nie tyle tylko w takiej kwestii, jak że jakiś Putin, czy Hitler, czy jakieś kolejne wcielenie się nam pojawi, ale też tą wolność swoją po prostu osobistą trzeba bronić. I to jest ważne, żeby mieć taką postawę. Panowie, i to jest bardzo dobry wstęp do tego sedna naszego spotkania, dlatego że my tu mówimy o pokoleniach, mówimy o tych czasach, które biegną. Pan wspomniał swoje lata młodości i właśnie koncert, który odbędzie się już 4 czerwca, również w wyjątkowym miejscu się odbędzie, dlatego że dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego to też jest miejsce symboliczne. To właśnie tam ci młodzi ludzie kształtują siebie i też będą kształtowali swoją przyszłość, prawda? Tak, no jeszcze taką dodatkowym smaczkiem jest to, że w Auditorium Maximum, to jest 50 metrów od dużego dziedzińca, mieści się sala imienia Adama Mickiewicza, w której odbyło się pierwsze zebranie ogólnopolskiego Komitetu Parlamentarnego Solidarności, OKAP-u tak zwanego. I dlatego Uniwersytet Warszawski był takim matecznikiem tego całego ruchu. I dlatego chciałem o tym przypomnieć warszawiakom i przekazać tę wiadomość kolejnym pokoleniom studentów. To zapytam o te pokolenia studentów, dlatego że dzisiaj mamy Dzień Dziecka, ale tak wydaje się, że ten czas dorastania jest takim fajnym, beztroskim czasem, ale później przychodzi już jednak czas na taką dorosłość i pewne poglądy, opinie. Czy my młodzi ludzie w Pana ocenie dzisiaj chcemy wracać do tego, co było? Chętnie przychodzimy na takie koncerty? Tak, znaczy inaczej jeszcze. Młodzi ludzie przyjdą na coś, co jest fajne, ciekawe i warte wspomnienia. Ja mogę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że tutaj współpracujemy z Zarządem Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego od 6 lat. Oraz Uniwerkiem TV, to jest taką telewizją samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego. I te transmisje, które robimy razem z nimi, też wyzwalają wśród społeczności studenckiej emocje. Oglądają oni to na żywo. Też dużo osób przychodzi na te koncerty, ponieważ one mają taką też wielopokoleniową atmosferę. Także można zobaczyć, będzie Kasię Terekwicką z jednej strony, Darka Malejonka, będzie Basia Pospieszalska, najmłodsza z rodu słynnych muzyków. Już nam znana też bardzo dobrze. Oczywiście, no, wspaniały głos i naprawdę jestem pod jej ogromnym urokiem i trzymam kciuki za jej rozwój kariery. Ludmiła Małecka. Ludmiła Małecka. No i oczywiście tutaj ważna jest rzecz, że to wszystko będzie w obecności 18 muzyków pod dyrekcją, pod batutą Artura Grudzińskiego. Także ta muzyka łączy pokolenia, to widać, i może uczyć historii, prawda, poprzez między innymi takie koncerty. To zapytam pana Dariusza Malejonka, jak pan przygotowuje się. Dodał Damiana Ukedże. Damian Ukedże, to też niesamowity męski głos. Aż ciary przechodzą, kiedy się słucha właśnie tego artysty. Ale zapytam pana, jako artystę występującego, jaki utwór usłyszymy? No ja mam taki utwór też z lat 80., który to był taki mój pierwszy utwór, który mówił o taka reminiscencja tych scen na ulicach, kiedy był gaz, kiedy uciekaliśmy przed zamordcami. I to było na właśnie 2 maja 82 roku, jako zupełnie taki młody chłopak. Cudem wyrwałem się wtedy z OMOWCą, bo już byłem prowadzony do takiej tak zwanej świetlicy, czyli takiej budy wielkiej milicyjnej. No ale wyrwałem się, jakoś mi się udało wtedy uciec. Niestety wielu moim kolegom nie udało się uciec i przeszli przez tak zwane ścieżki zdrowia wtedy. No i to była trauma na całe życie dla niektórych. Niektórzy stracili zęby, palce, ale myślę, że ta trauma, która temu towarzyszyła, została na całe życie niektórym ludziom, myślę, że większości nawet. No ale
mówiąc już o tym, że ta piosenka właśnie nie jest smutna, ale właśnie mówi o tych rzeczach, nazywa się Żyję w tym mieście. I grałem ją i z Malo Reggae Rockers, a wcześniej jeszcze też z Izraelem. I o tych rzeczach nie wolno zapominać, ale jeszcze jakie utwory usłyszymy? Niech pan nam coś zdradzi. Autobusy i tramwaje, to jest znany utwór Tilawu. Będzie też wiersz Gajcego. Generalnie też tutaj zapomniałem opowiedzieć jeszcze, że mamy jednego wspaniałego artystę, którego bardzo się cieszę, że udało się namówić do współpracy mi. To jest Janek Młynarski. I on wystąpi w repertuarze Grzesiuka, takiego no, wspaniałego barda Warszawy. Człowieka, który przeżył obóz koncentracyjny w Auschwitz. 5 lat kacetu napisał. Był takim naprawdę... Też znany jest jego piosenki przez Monika Staszczyka w takim projekcie Szwagier Kolacka. Tak? Także warto posłuchać tego folkloru warszawskiego. Tych właśnie ludzi, którzy na Pradze byli, czuli się wolni, tak? Wolnymi ludźmi. Tam na Pragę taka warszawska wolność się zawsze unosiła w latach 80. Na tym bazarze Różyckiego i to jest naprawdę taka polski folklor i pewnego rodzaju też pewna mała ojczyzna. Także warto o takich rzeczach przypominać, dlatego bardzo się cieszę, że wystąpi Janek, szczególnie, że z hybryd, którymi zarządzam, wywodzi się jego tata, tak? Wojciech Młynarski zaczynał, stawiał swoje pierwsze kroki, także pokazuje, jak łączymy pokolenia. Oj, zdecydowanie tak, dlatego że hybrydy to też ja oczywiście pamiętam, ale a propos tego łączenia pokoleń, panowie, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście rodziliśmy się pewnie w innych latach, natomiast panowie te czasy pamiętacie z doświadczenia. Ja o tych czasach już się tylko uczyłam i liczę głęboko na to, że właśnie takie koncerty jak ten, takie lekcje historii muzycznej, tak bym to nazwała, że one te już kolejne pokolenia, czyli młodsze koleżanki, kolegów, tych studentów świeżo upieczonych, maturzystów, którzy przed chwilą pisali przecież matury, że to właśnie takie koncerty będą uczyły tej historii, tak muzycznie. Na pewno to jest po to właśnie robimy, żeby ta nasza kultura przechodziła właśnie z ojców na synów, na córki i żeby też wspominać, bo to jest taki przyczynek do takiej opowieści, że słuchaj, do syna mówię, Franku, jak byłem w twoim wieku, to właśnie takie rzeczy robiliśmy, strajkowaliśmy, graliśmy w piłkę na dużym dziedzińcu, nomen omen, z NZS-em Politechniki Warszawskiej. No to były takie wspaniałe czasy i to jest właśnie taka nasza kultura i wspomnienia, których nikt nam nie zabierze. Oczywiście, tak? Że nie. I jeszcze zapytam naszego artystę, pan Dariusz Malejonek. Muzyka uczy historii, może uczyć historii. Pan, wieloletnie doświadczenie, ogromne doświadczenie. Co pan by właśnie o tym powiedział? Uczymy się z tych koncertów? Pokolenia Z, Alfa czy Millennialsów przecież, które tego nie przeżyły, tak jak pani dobrze to mówiła. Natomiast myślę, że teraz są problemy w ogóle z czytelnictwem. To wszyscy wiemy, narzekamy na to, ale myślę, że muzyka łączona z tekstem jest takim wstępem do historii. To znaczy, jak jeżeli ktoś się, ona go zaczaruje, taka piosenka. Zaciekawi, prawda? Zaciekawi, to wtedy jest szansa, że sięgnie do tych źródeł, prawda? Do tych źródeł już, które są bardziej już obszerne i no, które już trzeba po nie sięgnąć. Ale najpierw trzeba się tym zainteresować. I to jest taką cegiełką, którą gdzieś tam ze swoimi przyjaciółmi wrzucamy do tego właśnie koszyczka z historią. To jeszcze zapytam pana w takim razie. Nie wszyscy artyści chcą dotykać trudnych tematów, dotykać tematów związanych z historią, czasami niełatwą, czasami przykrą. Nie wszyscy artyści, dlatego że mówią, po co wracać do tego, co było. Pan zupełnie inaczej postępuje. Czy to się odczuwa na tym rynku muzycznym, czy nie? I tak, i nie. To znaczy,
Od jednych ludzi na pewno tak, i to jest, ale to tak było zawsze. To też ma związek z wyznawaną wiarą przeze mnie, której się nie wstydzę, którą mówię o tym. Mówię po prostu, jak jest w moim życiu. I to nie, oczywiście nie wszystkim się podoba, ale myślę, że to, że jest się szczerym, to też ma swoje duże plusy. Dla wielu ludzi jestem jednak człowiekiem transparentnym i który od lat to się ceni. Wierny swoim ideałom. I to jest bardzo ważne. Panowie, bardzo dziękuję. Jeszcze raz zaprośmy naszych widzów już 4 czerwca o godzinie 18 na dużym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego. Krakowskie Przedmieście 26 przez 28. Zapraszamy serdecznie. Niesamowici zaraz artyści, a koncert poprowadzi Anna Poprak, również wspaniała dziennikarka i prezenterka. Panom bardzo dziękuję za rozmowę. Sławomir Sokołowski dziękuję. I Dariusz Malejonek byli Państwa i moimi gośćmi, a my już teraz przenosimy się na konferencję prasową prezydenta Andrzeja Dudy.